Witajcie, Ancymony, jestem Mati, a dziś postanawiam rzucić wyzwanie na Rociakowi. Coś słyszałem, że mówiłeś o mnie na filmie, nie? Coś mówiłeś o mnie na filmie, a wiesz, że jak mówisz o mnie na filmie, to możemy się bić, nie? Bo coś chyba nie możemy się bić. Jak ja czegoś nie rozumiem, to możemy się bić. Na pięści, typie. Tak, dzisiaj pogadamy o typie, który po prostu został tak urażony. Jego honor, po prostu, jego godność została zrównana z ziemią w filmie Naruciaka. W serii Naruciaka, która tak naprawdę jest prześmiewcza, humorystyczna i absolutnie nie ma na celu nikogo obrażać. Jest taka tylko, ej, patrzcie, śmieszne, a to już w ogóle śmieszne. A to boki zrywać. No ale niestety, jak wszyscy wiemy, nie wszyscy umieją internet. Tak więc dla niewtajemniczonych, ostatnio Naruciak nagrał film pod tytułem Gry Małżeńskie, gdzie siostra Godlewska, ta starsza, daje się obmacywać i całuje się z jakimiś tam ludźmi. Ci mężowie, którzy właśnie ją obłapają i próbują ją poderwać. Dobrze słyszeliście, mężowie. Siedzą sobie w pokoju, a w pokoju obok siedzi ich jakaś żona, dziewczyna albo narzeczona. I na tym właśnie polega program. Jest jakaś para, oni są ze sobą kilka lat, choć piękna pozwala im poderwać Godlewską. Na co Godlewska jest oczywiście w niebo wzięta, bo ona jest sama. I program polega na tym, że oni mają się dobrze zabawić. Ej Mati, ale jak to mają się dobrze zabawić? Przecież żona, dziewczyna, narzeczona. Ja też tego nie rozumiem, ale w serialu dosłownie oni się całują, liżą i macają jej piersi. Czy cycki w tym przypadku. No i jedną z osób, jak sam siebie lubi nazywać, pies na baby, jest taki gościu. Ej, tak w ogóle, sorry, że przeszkadzam, nie, ale w ogóle jak podczas montowania jeszcze zauważyłem jedną rzecz, że właśnie ten Leon, artysta, jest tak zwanym maturzystą wyklętym. 3 razy nie zdał maturę z matematyki, po czym zaczął obwiniać cały świat o to. I zaczął ogólnie, wiecie, pluć na system i że to oni są wszystkiemu winni. To tak tylko, wiecie, to tak na marginesie, żebyście bardziej się wczuli w klimat, z jaką osobą mamy do czynienia. Cześć! Bartek to niezłe ciacho i tak zwany pies na baby. Dba o kondycję. Kurde, no, pies na baby. To jest karpetki, mówią wszystko. Nazywam się Bartosz, mam 22 lata. Jak widać, moją pasją jest sport. No, widać, jakiś ciebie wielki sportowiec. Powinien się wy***ć, się zatrzymując. Pracuję obecnie w chwili na infolinii. Jestem singlem. Idę ten oś dalej. No, tym kolego nie mam coś interesować, ponieważ prawdopodobnie się zabije po drodze. Siema, z tej strony mówi Leon. Ten filmik specjalnie dedykuję youtuberowi Naruciakowi, który dodał na swoim kanale na YouTubie na temat programu Gry Małżeńskie. I nie ukrywam, że nie podobały mi się słowa, które użył na temat mojej postaci. Typie, dwie rzeczy. Pierwsza, jeśli takie coś cię obraziło, to naprawdę gratuluję ci, współczuję i zazdroszczę podejścia do siebie i dystansu jakiegokolwiek. A druga sprawa, że jeśli godzisz się na udział w takim, a nie innym programie, to licz się z tym, że ludzie będą mówić prawdę. To wszystko, co powiedział Naruciak na twój temat. Fajne skarpetki, prawie się p***ałeś. I nie ma co się tobą interesować, bo pewnie zabijesz się biegnąc dalej. Żart! A tak w ogóle poza tym wszystkim, żeby nie prosić o łapki na samym początku, proszę o nie teraz, więc jeśli możesz i po prostu chcesz wspomagać mój rozwój kanału, zasubskrybuj, daj łapkę w górę i pamiętaj o komentarzu, będę cholernie wdzięczny. Dlatego słuchaj, Naruciak, myślę, że powinieneś zostać rozliczony z tych słów, które wypowiedziałeś, bo jednak jak na krótki opis, jednak trochę za dużo słów padło. 3 zdania, które absolutnie w żaden sposób ciebie nie obraziły, ale widać, że jesteś prawdziwym mężczyzną, jesteś samcem alfa i nie można do ciebie w ogóle podbijać. Nie ma szans na to, żeby w ogóle mieć z tobą, wiesz, na pieńku, nie? Że jak ktoś ma z tobą na pieńku, to ma przesranę. Że jesteś takim mężczyzną, że nikt tobie nie może podskoczyć. Widać to. Szczególnie było to widać w tych twoich fajnych skarpetkach. Dlatego musisz zostać rozliczony z tego, co wypowiedziałeś się. Dlatego... W ogóle Boże jedyny, filmik trwa 1:20 i jest w tym tyle błędów stylistycznych, że nie wiem, koleś chyba przebił Rafatusa. Typiński, Abru następny, Abru Freitka, Abru sklep, Abru nie może być, Abru bulbozaur, Abru abrakatalaur, Abru ty człowieku, Abru tego... I ktoś może gdzieś się wypowiadał na temat mojej obrony, bo też streamerów. Brawo, jesteś takim mężczyzną, że przebiłeś Rafatusa. Nie w halaniu, ale w tym, co mówisz. Bardzo ci szczerze gratuluję. To jest powód do dumy, mężczyzna alfa. Przyjmij moje wyzwanie na pojedynek bokserski, gdzie stoczymy ze sobą pojedynek. Rzadko robię to w jednym filmie, ale brawo. Po raz kolejny szczerze ci gratuluję.
Ktoś się z ciebie zaśmiał? Wyzywam cię na pojedynek bokserski. Oczywiście to nie jest tak, że jest ogólnie moda na to, żeby wyzywać wszystkich wszemi wobec na jakiś pojedynek w MMA, w klatce, w oktagonie czy czymkolwiek. Nie, absolutnie nie chodzi mi o to, że zaczepię Naruciaka, który ma ponad milion widzów. Nie, absolutnie nie o to chodzi. Po prostu chcę mu obić mordę w pojedynku bokserskim. I wtedy zobaczymy, czy miałeś rację, czy jestem sportowcem, czy też nie. Myślę, że nie powinieneś mieć problemu, żeby mnie pokonać. Skoro sam mówisz, że nie powinien mieć problemu cię pokonać, to... Jeden, Naruciak miał rację, nie jesteś sportowcem. Dwa, po cholerę rzucasz wyzwania, skoro już mówisz, że nie miałby problemu, żeby cię poskładać. Nie wiem, jak ja bym komuś rzucił wyzwanie, albo na kogoś byłbym naprawdę to bym powiedział, lamusie, nie masz szans, tak? Tak ci obiję mordę, że jej już nie poskłada. I uważaj na słowa, tak? Bo chyba nie chcesz, żeby jutro mamusia całowała cię zimnego, czy coś takiego. Dlatego masz 48 godzin na dodanie filmiku, gdzie odpowiesz, czy przyjmujesz na moje wyzwanie. Jak przyjmiesz, to spoko, przynajmniej załatwimy to po męsku i na sportowo. A jak nie, to co? To nagrasz drugi filmik, w którym ciągle będziesz mówił, że wypowiedziałeś się dlatego ja wypowiedziałeś. Jeżeli nie przyjmiesz mojego pojedynku, znaczy, że po prostu jesteś po prostu tylko zwykłym internetowym kozakiem, który po prostu potrafi dużo kłapać. I też pewnie musiałeś uciekać z lekcji WF-u. Teraz przechodzimy do takiego... Albo mi odpowiesz, że jak mi odpowiesz, to spoko, to wiesz, gala fighter, normalnie typie. A jak mi odpowiesz, to ten, to internetowym hejterem jesteś na pewno i ten, co tam jeszcze? Z lekcji WF-u uciekałeś i... byłeś... ostatniego cię brali na WF-ie ten, wiesz, na bramce stałeś? Ale nie chodziłeś na WF. Co jeszcze? I nikt nie chciał z tobą tańczyć na dyskotece, o. Tak na przykład ci powiem, a, kozaku. Skoro tak użyłeś takie słowa. Więc Naruciak, zapraszam cię do pojedynku. Mam nadzieję, że strach się nie obleciał i nie będziesz się bał. Zapraszam do pojedynku. Nie wiem, co się ogólnie dzieje z ludźmi w internecie i w dzisiejszych czasach, ale przenosimy się chyba do takiej ery kamienia łupanego, że... Naprawdę już nie możemy rozmawiać? Już nie można powiedzieć albo, nie wiem, zaśmiać się, albo zignorować, albo powiedzieć typie, no trochę przesadziłeś, albo nie wiem, to mi się nie podobało. Albo nie reagować, albo mieć troszeczkę większy dystans do siebie, aniżeli od razu... Wystosowałem już pewne środki, już gala jest ogólnie przygotowana. Czekam teraz na twoją odpowiedź, bo chcę ci obić mordę za to, co powiedziałeś. Nie będę z tobą rozmawiał, obiję ci ryj. No kurde, tak jakbym miał ustać w obronie Leona Artysty... Stawać po stronie Leona Artysty, Boże. Ale gdybym miał to zrobić, to nie wiem, no okej, okay, mógł się czuć urażony, może. No ale od razu trzeba wylatywać z jakimś pojedynkiem bokserskim. To już zapomnieliście, że można cokolwiek rozwiązać dyplomatycznie, że nie trzeba od razu robić się kozaka, który nie ma mózgu, tylko mięśnie. Ludzie, serio, zacznijcie chociaż troszkę myśleć. Bo to, że chodzisz na siłownię, wcale nie oznacza, że nie możesz czytać książek. A to, że ćwiczysz, wcale nie oznacza, że wszystkim teraz możesz skopać dupę. Naprawdę. I szczerze powiedziawszy, tyle ode mnie. Koniecznie skomentujcie, zalajkujcie, jeśli spodobał wam się ten materiał. I zasubskrybujcie, żeby mój kanał się bardziej rozrastał. Będę cholernie niewdzięczny. Podajcie na grupę Zemanowatiego, Face'a, Snap'a, Instagrama, sklep z koszuleczkami i Patronite'a. Pamiętajcie, co z Bogotynienia 3. Majcie się, cześci. Bye.